Cześć moi drodzy, witam Was bardzo gorąco w ostatnim odcinku na kanale Łysy Punkt Widzenia. Stąd nie bez kozery znajduję się w tym miejscu, z tego względu, że właśnie stąd zaczynałem nagrywać swoje odcinki z mojego salonu. I to wtedy zaczęliśmy tworzyć wyjątkową społeczność zapachową. Prawie 3 lata. Prawie 200 odcinków. Liczby, które nie śniły mi się od tworzenia lajki, komentarze. Dziękuję Wam za to. Bo to Wy tworzycie tą społeczność. To Wy dawaliście mi niesamowitą energię do działania. Ale założyłem sobie, że ten rok będzie rokiem zmian. Pojawiło się kilka fantastycznych momentów w tym roku, które spowodowały, że w końcu zrozumiałem, że pracujesz, żeby żyć, a nie żyjesz, żeby pracować. Odkrywcze, prawda? Ale jak bardzo zmienia postrzeganie rzeczywistości i świata. Otaczajcie się ludźmi, których kochacie. Bądźcie z nimi. Celebrujcie chwilę. Odzyskujcie czas, bo straconego czasu nikt Wam nie odda. Więc jeżeli tylko możecie poświęcić więcej czasu swoim bliskim, tym, którzy powodują, że się uśmiechacie codziennie rano i wieczorem, kiedy wstajecie, kiedy kładziecie się spać, kiedy macie gorszy dzień, widzicie zdjęcie takiej osoby i po prostu drży macie uśmiech na twarzy, doceniajcie ich. Bo nigdy nie wiecie, jak długo z Wami będą i jak daleko od Was. Dziękuję Wam. Dziękuję za wszystko. Bo to jest taki odcinek, który jest przede wszystkim ogromnym podziękowaniem dla Was. Kanał zostaje. Jeżeli macie ochotę, oglądajcie odcinki dalej. Podobnie podcast. Podcast również zostaje. Natomiast jeżeli chcecie utrzymać ze mną jakkolwiek kontakt, to zapraszam Was na mojego Instagrama lub TikToka. Tam od czasu do czasu jeszcze coś się pojawi. Przejrzałem również swoją kolekcję zapachów i stwierdziłem, że część z nich po prostu chcę podać dalej. W związku z tym wystawiłem aukcję na serwisie aukcyjnym. Link Wam zostawię poniżej. Może znajdziecie coś dla siebie. Nie rezygnuję z zapachów, bo to wyjątkowe emocje, które nam zawsze towarzyszą. Ale troszeczkę zmieniam swoje życie. W taki sposób, żeby kochać je jeszcze bardziej. Trzymajcie się ciepło. I pamiętajcie, kochajcie siebie, a dopiero później będziecie w stanie pokochać osoby, które Was otaczają tak naprawdę. Trzymajcie się.